Witam was, Repu, ze mną jest Lukas, jak wapować. Hej. Wotan, bardzo dobry sojusznik. Elo, elo, elo. No i zjebuniu. Cicho, jeź. Insulty. Właśnie insulty. Nie dostałem tego morza pozwolenia. I szybko muszę je potrzebować, bo zaraz mi flota zginie u ciebie. Tak, nie mogę insultować. O, to teraz to już jest jeszcze tylko... Muszę czekać do 25. No bo poszło, no co mam ci powiedzieć? Powiem wam, że u mnie nobility ma 79%, tak na granicy trochę. Znowu ci wysłałem. A ja tobie. Dostałeś coś? O. Ja nie chcę sojuszu. Dobra, do jakiejś wojny zostałem wezwany. Czego ja nie chcę teraz ze mną sojuszu? Co to kurwa za wojna? Lukas, ale dlaczego ty pauzujesz? Bo mam wojnę. Coś kliknąłem, myślałem, że to repus. Czemu pauza? Pauza, Boże. Ej, to się martelowie rozrosli? A nie, to nie. A mam jakąś wojnę, ale mam ją w dupie, bo to nie repusa jednak. Pausta nie ma. No. Poza tym jak sobie oglądałem Gargamela i nagle słucham tam jakaś, nie wiem, recenzja Quake'a i tu nagle słyszę Faust widzę cię, nagle słyszę, czy to niemożliwe, żeby to był nasz Faust? Patrzę i faktycznie. Na kanale, gdzie jest 200 tysięcy osób. Gdzie? Faust został zareklamowany. Ale tam pierdolisz. Nie, serio. I tak nie nagrywa Faust. No od kilku tygodni. Tylko 4 sojuszników? Wow. Muszę jakieś wolne miasta państwa do sojuszów. Co oni sobie jaja robią? Kurwa, co się stało, że nagle kuźwa spadło im ten land? Ten land jest jakiś zjebany, no. Że samoniki to poszły w ogóle. I chcą sojusz? A masz dominację jakiegoś tutaj estate'a? Ta, komunersów. To może to wpływać na to. Nie mam pojęcia jak, ale może wpływać. To kiedy jeszcze ci będą mieli? 44, że 4 lata mają dominację. Belemur nie jest moim rywalem. O, 15 punktów zaraz kosztuje mnie boostowania, ale boję się zwiększać, bo mi może się zawalić moja kopalnia złota. Boostuj! Dobrze, jak tak ładnie prosisz? Ja to dziedzic mi umarł. Przejdźcie. A dostałem nowego, 6-3-4. Powiedziałem wojna, tu nagle dziedzic mu ginie. Wszędzie do 12 zboostowałem. Jesteśmy. O kurwa. Gdzie oni spieprzyli? A, doszli do mych sojuszników. Z tymi być w jakimś tam lepszych relacjach. Ci są tacy fajni chyba. To co myślicie o tej wojnie? No ja na razie to wybuchnę zaraz. Po 200 punktów, żeby obniżyć worek, że ostrzymy, kuźwa, kto o tym słyszał? No nie, już nie mogę podglądać repusa! Nie! Nie mogę oglądać. Spokojnie, sam ci będę wysłać nagie fotki. Nie, brzmi fajnie. W sumie. Haza! Plus 50 military power. No i tak się wojna skończyła, to i tak już... Do. Co to jest? Regional market! A ja myślę, jak tu przeżyć. A tu też tak samo, mam te same problemy. Trudny ten mod. Nie chcecie mi pomóc? Czy estate'y to są troszeczkę takie dziwne, co nie? A wszystko jest tu dziwne na tym modzie, no. Niedopracowany jeszcze. Lukas, nie chcesz mi tutaj podesłać te 5000? O, jakaś wojna. Czekaj. No mówię, że ja mam wojnę jakąś toczę. Ale ja też mam wojnę. Jakieś shame. Czemu pauzujesz, repus? Zamknij ryj. No ty prowadzisz wojnę, ja nawet nie widzę, żebyś prowadził wojnę. Ty założyłeś ten tutaj, czy co? No czemu pauzujesz? Bo shame, mój sojusznik, nawala się z Jo i tak dalej, z Pentos i mu pomogę. To pomogę. Jo, chcesz sojusz? Nie, już nie chcą. Ale chcieli kiedyś sojusz. Zapamiętam. Dziewiąty poziom technologii trzeba będzie mieć jak najszybciej. Czemu mi władca nie chce umrzeć? A mogę już może go zmienić. No kurwa mać! Nie płaciłem wojsku i umrą! Okej. GG. Jezus, co będzie w jak to 100% na Ostroporze? A, minus 100%. Boże, dobrze, bo zobaczyłem 100%, że mi zaraz przejmą ten fort w Ostroporze. A ja specjalnie utrzymuję wszystkie forty, żeby nie było takiej sytuacji, nie? Myślałem, że jakieś papiltas i sersa tu zaraz dostanę. Patrzyłem na ten, jak dostałem jakieś... Kurwa, tak łeb im poszedł! Nie potrzebuję was, jesteście do dupy. Jeszcze chciał powiedzieć nic. Mój nick! Jest! Przyzwyczajenie! Jest! Władca mi umarł! Wreszcie. Nie potrzebuję was, chuje. Sam sobie poradzę z tym jo. Ale to twoja wojna? Nie, sojusznika. No czekaj, zbiję bunty. Ale ważne, że z tak łeb mu zrobiłem. Improve relation, jo.
A może zamknij ryj. To i ja wygląda jako bardzo potencjalny dobry sojusznik przyszły. No nie wiem, mój sojusznik ma sojusz z Jo, to nie wiem. Taki bardzo, wiecie, dobry kandydat na sojusznika. Ile masz... Jezu Chryste, 1300 zł! Co, repus? Nie. Mój sąsiad, nie mogę wziąć, bo to jest 110. 1100... Ja mogę wziąć. Jaka jest szerokość pola walki? 17. No, mogę wziąć 1170 zł naraz. W tym pożyczki? Ale ja się nawet teraz zemszczę. Ale co za idioci zaatakowali mojego sojusznika? Ale to wygrywasz, tak? Czyli nie jest źle? No tak. Wiesz, nagle ta karnia znikąd wyjdzie. Czy jeszcze na Pentos się zdesantuje? Nie, źle. Przydałby się jakiś generał. A to się ty boję cokolwiek klikać w tym momencie, bo jak mam to takie zjebane te badziewie jeszcze przez 2 lata. A spróbujmy to zaatakować w takim razie. O Jezu, i teraz jeszcze ci Kler chce ziemię. Palić Kler. Kiksunio lagging behind. Kler już mnie lachuje? Wow. To pierwszy raz. Wow, właśnie. Kup sobie lepszy internet, co? No wiesz, ale mi się to stało raz tylko, a tobie ile to się działo? A może zamknij ryj, co? Dobrze, już nie przeklinaj, bo nas otagują i będzie źle. Właśnie. Raczej mnie nie otagują, zachowuj się. Wiecie, naj... Jak ty to tak myślisz, że tak robisz? Dobra. Zły repus. Zły repus. Zły repus. Gad. No i skarciłeś mnie teraz i mi smutno. To są podbijaj ten repus, ja chcę, że ci pomogę. Ale mi się nie chce tak naprawdę, ale mogę pomóc. Nie, to mam poko, regiony i... O nie, Volantis uznało, że jestem dobrym rywalem dla niego. Boję się. Zebrawo się nie przypadkiem powiększyło? A nie, bo to region jest, dobra. Wiem trochę. To jest jedna część mojego regionu, a tak fajnie byłoby to podbić. Jaki tam jest fort? 4. poziomu. Jezu Chryste, co ja mogę skończcie z tym tą wojnę zrobić? Mogę budować. Wiele rzeczy. A ja nic nie mogę budować, bo mam wszystko rozbudowane. A ja robię ciężkie statki nowiutkie, takie piękne. Nówki i mogę sztuki? Zrobić manufaktury. Ta. Jezu Chryste, jak on to zrobi? Jesus Christ. Jesus. O, ziemi żadnej nie oddaję, ale inkom płacę, to nie fajnie. A to było piękne, to ten sojusznik przegrywał, bo miał chyba 40 statków na jego 60. A się dołączyłem do wojny i nagle 110 statków na 60. Nice, bitwy morskie są fajne. Kiedy z tobą mam trusa? 344, okej. Okay. O Boże. Nie ale wiem jak u was, ale u mnie jak statki czasami zapominają, że mają misje handlowe. O ja jak straciłem gdzieś się. Nie wiem, mi tam walczyły, schowały się do portu, bo miały wpisane, żeby chowały się w trakcie wojny i dobrze. Tyle. I siedziały. To jakaś ciekawa bitwa się dzieje. Boże, jak ten gościu na południu się rozrósł. Takie pytanie, jeśli teraz wezmę, mam tutaj tą opcję do zwiększenia tego statów mojego dziedzica, co nie? Aha. Jeżeli on ma już 6 w jednej stacie, to już nie wejdzie na 7, co nie? Nie. Szkoda. Nie, 7 nie ma. Kurwa, Pentos na mnie idzie, spierdalamy. Sojusznik pomocy! Sojusznik! Halo! Spieprzaj! Tak, jak poszedł, świetnie. Ratunku! A żeś mówił, że dasz radę sam, no repus, jak nie wiem, jak widzicie mapy, które zostały odkryte, ale ja mam taką fajną linię po prostu powstała. Na drugi kontynent leci od drugiej strony. Nie, gdzie? To ja tak nie mam. Jest, widzę. To jeszcze nie cała, co nie? Ktoś tu musi szukać tego. No to ktoś musiał dać, żeby eksplorował ten region. Ciekawe, co to jest. Czekajcie, Diplomatic to jest Summer Sea, Bloodness Ocean, Shivering Sea. Strefy się nie różnią za bardzo. Strefy od regionów. Wiesz co? Znowu pasanci mi wybuchną? No, tylko że gdzieś indziej, tak? Ja mam inflację przez 100 zł, które dostałem. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. O Jezusie. Auć. To nie chcesz obniżać. Nie. 12% ten, właściwie 13% inflacji. A już miałem nadzieję. Chciałbyś. Okej, a z tobą też nie. Co by teraz porobić?
Ja to tutaj szukam pytanie. Jakichś sojuszników, żeby przeżyć kolejną wojnę. Nie, ja mam samych sojuszników do siebie, to jest złe. Trzeba jakieś sojusze niedługo pozrywać. No widzisz, to ja mam odwrotny tutaj problem, totalnie. A mi zostaje kłopowali w armię. Aż mówić nie umiem przez to. Jezu Chryste, mogę mieć jeszcze 4 nowe pułki. Ja tu jeszcze zostałem. Pomyśl, no jakie pułki? Na książki, bo do szkoły chodzi. Właśnie po co ci pułki, Kiksunia? Bo do szkoły pułk. Chodzi, musi mieć na książki. Pułk to jest jednostka wojska. 1000 wojska. Nie, tak się nie znasz się. Nie znasz się. Pułki to są na książki. Pułki. No właśnie. A jak zmienisz jeszcze P na B, to masz bułki. A ty żadnych nie czytasz, więc coś tutaj nie pasuje. A bułki bym z chęcią zjadł. W sumie też jestem głodny. Ja miałem pizzę. Chociaż. A ja zrobiłem masę. Koledzy mają obok niedaleko mnie grilla. Jak skończę nagrywać, to sobie pójdę, zjem coś. No nie zostawić. Ten na grilla też? Zostawię. A ty repus, tak? Przyjedziesz w godzinę? Samolotem. Ty w ogóle skąd ty jesteś? Z Piły, jakieś, nie wiem, 400 km od ciebie. Jakiegoś tam zadupia. To jest poza Polską, gdzieś tam na... Oczywiście, to jest ten klub. A. Nie wiadomo, co to jest. Fader. Ale kurde, autostrada tam piękna po prostu. A się jaram tym. A dwójka, a jedynka. No mówię ci. Cały kraj w drogach. Ale dirt road. A jeszcze ale stone drogi? Road. Drogi. A ty masz drogi? Mam drogi, właśnie inwestuję, tylko teraz chcę zainwestować. Ja też mam drogi, bo wszystko zbudowałem co mogę. A ja mam dragi, nie tylko tyle. A ja mam wysokie drogie. Ceny, dlatego są drogie. Dobra, a po co te drogi się buduje? W sumie bo tak nie patrzę nawet. Szybkość wojsk. Masz dodatkowy budynek chyba. Aha. I szybkość wojsk rośnie. Nie. Szczególnie na Payment Pro, bo tam masz plus 100%. Nie, ja muszę najpierw te manufaktury, kasę i inne takie. Ja może dam na czwórkę, jak tyle ci starczy? Boże! No teraz muszę minąć tak czy siak, poczekać aż mi komunerci miną, bo mam na razie wszystkiego koszty plus 50%. O Jezu, Promote Worship, co to jest? No to, że jak masz tą religię, tak, to za lotry, przynajmniej u mnie to jest za lotry. Powiem wam jedno. Myślałem, zobaczę sobie, kto ma najwięcej inflacji. Myślę, no repus pewnie będzie wysoko. Repusa nie widzę na samym początku, ale tutaj Haustali! Czy Tuli? Co tam Kiksunio u ciebie? Wiesz, ile mam inflacji? 1%. A Kiksunio 12. Naprawdę? No. Tak. Bo wziąłem 1000 złota w wyniku wojny. To się nie dziwcie. Aha, że okay. Mam taką inflację. Ja już myślę, jakie tam złoto, czy to nie wiem. Nie, to wojna. Boże, dajcie na ten trójkę. Próbuję ogarnąć wojnę i nie mogę. Inflacja jestem. Tak, mam największą inflację. Pomógłbyś repuls, czy nie? Ale tylko statków bym potrzebował. Nie jestem w stanie, ponieważ blokuję właśnie ją, żeby nie wbiło mi się na kraj. Aha, dobra, to toczysz wojnę. O, Sumbar. A gdzie były punkty? Tutaj jest punkt. Placement, i ty Jezu, jest ile tych rzeczy się tu dzieje naraz. Dobra, znowu się coś z tymi estate'ami zrobiło. Edukuj Lestera Bloodstone'a. Repus jest na 8 miejscu. To jest najwyżej z nas w punktach. Tak? No, później jest Wotan, który jest na 10 miejscu. Następny jestem chyba ja. Ja mam 20. Czekajcie, zaraz boostuję swoją stolicę, to będę na pierwszym. O kurde, już 11 mi to kosztuje. Stary, weź się opanuj. A komunerzy Sleep Massacre, ile dostałem eventów? A, to pewnie z tego. Dobra, czekajcie. Jo mnie lubi teraz. Jo, chcesz sojusz? Chcę sojusz, jo. A House Harton? Biorę go na sojusze. Merchant. Okej, okay. I tutaj jakąś małą prowincję będę potrzebował. Albo może dam komunersom, zwiększę coś. I teraz widzę, co się dzieje u Repusa. Co się dzieje? Już nie muszę infiltrować administracji. A co się jak dzieje? Jak niby widzisz? Popatrz na sojuszników, jo. Ja cię zakurwię zaraz, bo tam. Ale ty wiesz, co? Że ty masz fajnego takiego przeciwnika, którego możesz na lądzie już się na kontynencie pobić. A co się dzieje? Taki Teterik jest moim sojusznikiem też. Co? Zjebunio się nazywa. Zjebunio? Nie wiem, czego się śmiać. Czy zjebunio, czy z tego, że jo ma fajnego sojusznika? Ma fajnych sojuszników. Pento, Teterik. Tali, no to chłopie. No ja już żyłem z nimi sobie. Dobra, ale ty nie jeszcze kosztowałeś spierdol. Ale właśnie mi ja tam bym dopłynął, a ty do mnie. O Boże. Ja to mówię, że mam sojusznika Wotana, który jest o wiele lepszym sojusznikiem niż na pewno ty. Pamiętając grę Francją. Gdzie zainwestowałem w ciebie więcej pieniędzy niż USA w Izrael. Jaki tekst! Dobra. Ja pierdolę.
Ale nie mogę. Jak repuś czasem jebnie, to tak zgubię. To jest po prostu bomba. Repuś, zagrajmy w cywilizację. Polecam. Ale nie będziesz okrążony przeze mnie. O, dzieje się. Ta wojna będzie. Musimy kiedyś zagrać wszyscy w cywilizację z Repusem, to będzie. Może być. Tylko, że teraz się role zmienią, ja będę takim Lukasem w tej cywilizacji. Chociaż niektóre mechaniki pamiętam, ale mówię, że nie jestem najlepszy. Tam co ludzie wyprawiają. Na przykład Marbazir, to on w ogóle na diecie każdą grę ciśnie. Tak, on ma wszystko tam w małym paluszku, nie? Jeszcze w szóstkę grał to w ogóle. Boże. Dobra. Mnie bardzo podoba się Norwegia, która zostanie dawno tam pokazana. Dobra, spróbujmy pocisnąć ten kraj. Kiedy mogę to nawrócić? Boże! Religious Zeal minus 100%. Ile to ma wojska? Widzę, i tak bym to nie mógł nawrócić. To nie widzę. W sumie ile ten kraj ma tego? Znaczy jeszcze wojnę toczą, no bez jaj. Ja tutaj muszę z nimi poprawić relacje, żeby ewentualnie zaraz z nimi wziąć sojusz kolejny. Ci jak tu mają? Będzie sojusz czy nie będzie sojuszu? 31. Ci jak tu mają? 25, 40 też nie. Ilvar ci i tak nie lubią. O, czekaj. Ej, nie mówcie, że się nagle komunerci... No bez jaj. Teraz komunerci nagle dobrze, tak? U mnie też wszyscy dobrze są. I znów mogę boostować stolicy za 4. Ale to jest tak przerąbane, że bym tylko to zrobił. Ja mam 21. Za 4. Ty chory pojebie. Ale wiesz, że jeszcze tym lepsze jest to, że czym więcej tego to boostuje, tym mam tańsze. Wiesz co ci powiem? Ze względu na to, że Kiksunio wziął chujowy sojusz, rób to. Ale patrz. Ale znaczy to, że ja mam minus 105% wiesz, development. Widzę właśnie, bo patrzę. Rób to, aż myszka ci się popsuje. Nie. Maszuj to. Czekaj, czy byś chciał chodzić na ten kontynent? Jak... Ja tak widzę, skończyła się wojna. Na mogę mam mogę zawołać jak... cię, Repus, do wojny. Potrójne kliknięcie, co nie? Wezmę potrójne kliknięcie i boostujemy. Właśnie, też mam potrójne kliknięcie. To czas też sobie boostować. Nie, ja nie boostuję, bo to takie... Nie podoba mi się to. Ja chcę sprawdzić, czy to działa tylko. Tylko raz kliknę sobie wojskie. Tak. Nie, nie działa. I jeb 200 development. 200 jednym kliknięciem. No wydało się. Po prostu takie wiecie, MLG. Dobra. Bo ten chuj, co nie ma jeszcze na sojusznika. Fajnych ludzi. Beric, Belir. Dobra, wezmę tylko kraba na rywala. Jakiego kraba? A nie. Krab to mój ten, wasal, weź ty zostaw mojego kraba. A, bo on polepsza relacje z krabem, okej. Narkentel. On chce ci go podburzyć. No, ja mu dam. A nie, to jest from, myśmy czyli tak. Że twój wasal chce liże dupę Kiksuniowi. Nie mam wasala. Ale rzeczywiście, że chyba to wszystko się skupia głównie na także tymi estate'ami na tym modzie. Tak mi się zdaje. Tak. Jaki JT mnie wziął na rywala, co to jest JT? O kurwa, nie! No właśnie. Naprawdę? Tak. A co ja was do was mam? Jak? Uważaj. Teraz się zacznie. A tu jakąś widzę kolonizację Ilvaru teraz na tych wyspach. O Boże, co to jest to E.T.? To jest coś, co jest na pierwszym miejscu w punktacji. No wiem, E.T. mnie wziął na... Co, jakim cudem może wziąć na rywala 20 miejsce? No to jest jakaś przesada, to jest... Ta gra jest zła, nie grajmy w nią, koniec serii, nara. Ja nie gram, chcecie grać się sami. Dlaczego Vastan Votalami ze mną poprawia relacje? Cię lubi. No właśnie widzę, dużo my... są Lannisterowie ze mną poprawiają relacje. Aha, dostaję właśnie generała ze Stone Tradition. O, to jest problem niestety. I będzie 0-3-2-1. 3-5-4-3. Idę na wojnę. Z Kiksuniem? Powiedz, że tak. Nie wiem na kogo, ale idę. No może nie, bo jestem tyle z tą militarną. Poczekam. Mam potrzebował tych statków. Pentos ma największą armię obecnie znaną mi. Kto? Czy oprócz Kohoru. Kurwa, to ją ma 100 tysięcy Sailorsów, ja pierdzielę. No kradnie cały czas. Ja mam tylko 57. Bo ten ma sporo armii i może mieć bardzo dużo armii. Pchełka jest taka z 22 tysiącami. Tamten ma 16. Jeszcze technologia?
Tak, wziął się tutaj. Ciekawe, czy przewozi wojsko. Byłoby super, jakby przewoził. O, ale przegram to, bo... nie mam okrętów. Aha, czyli to jest otwarte morze. Czyli tutaj bym potrzebował tych ciężkich okrętów. No dobra, to przegram. Ale może ma wojsko normalne, które by tutaj można było skasować. Ale nie, to jest, jak ty bardzo dużo dają. No tak, punkty też ładować, weź tej ty. No, na początku zjebałem grę nimi, ale ogólnie... Ja nie ogarniam, po co są w ogóle takie opcje, żeby zmniejszyć loyalty u jakiegoś estate'a. Słuchaj, tam masz też zmniejszenie influenza, nie, co nie? Nie, ja mam na clergy interakcję cultivate favor. Mm. Już mówiliśmy, że my mamy też... Jedyne co mi robi, to zmniejsza loyalty o 10. Ale u nas cultivate favor daje nam faith influenza. I to po prostu jest niedopracowane, że u ciebie tego nie powinno być. U nas jest, bo my mamy ten, wiarę w siedmiu tam. No i tu mi desantują wojsko, super. Okej. Okay. Co? Brawo, rep. Co jest to? Ej, kurde, ja nie zacząłem nagrywać. Naprawdę? Tak. A mnie wywaliło. No. Naprawdę? Tak. Nie, to się... Widzę, że dzisiaj mamy pełen profesjonalizm. Mi wywalało, teraz mi nie wywalało i się bardzo cieszyłem, że jeden nie zaczął, drugiego wywaliło. Boże. Gramy dobra. W cywilizację. Kurze, ja teraz ile... ogólnie diluję się z rodzicami, żeby przywiercili dwa pokoje i przyprowadzili kabel. Ile macie nagrane tam? 21 minut. To skończy się odcinek czy coś. No to dziękujemy wam za oglądanie. Jak widzicie, pełna profeska dzisiaj. Jest wesoło. Pa, pa. Pa. Na razie.